Siema. Jesteśmy dzień po WCQ w Poznaniu. Jesteśmy tutaj z Andrzejem. Cześć. Cześć. Chcemy wam pokazać, czym graliśmy wczoraj. Obaj graliśmy tą samą listą. Graliśmy kasztirą. Andrzej był piąty, ja byłem pierwszy. Andrzej miał jeden remis i losa na mirror w finale, także myślę, że lista spisała się dosyć dobrze. Pokażemy najpierw w miarę szybko karty, a potem chwilę pogadamy o tym, czemu pewne rzeczy graliśmy, a innych nie. Także na początek karty, trzy unikorny, trzy Fenriry, ogr, dwa Reisharty, do tego wrócimy, Skerklo, tu nic niestandardowego, cztery Filspele, trzy Berfy, trzy Fiosys i dwa spele, dwa trapy, przepraszam. Trzy prospy, bo ten deck ma problemy z konsystencją. I potem graliśmy bardzo proste rzeczy, bo graliśmy po prostu 15 hand trapów, 3 Nibiru, 3 Ashki, 3 Impermy, 3 Mornery i 3 Wailery. Także lista prosta jak budowa cepa. To był main deck. Jeżeli chodzi o ekstra, to tutaj też dosyć prosto. 3 Araiskarty, dwie Shangri-Iry, dwa Zeusy, dwa Donery, do tego wrócimy. Diabolosis, czy jak on się tam nazywa, Dark Armed, Dracosac, Big Eye, Baronka i Garura jako target pod Prosperity. Zgarnę to trochę, żeby się nam nie wymieszało wszystko ze wszystkim. Pokażę jeszcze side. Jeżeli chodzi o side, to side'owaliśmy się przede wszystkim na backroad decki, ale trzy shiftery jako standardowy hand trap, który po prostu na mirrora jest słaby, a na wszystko inne jest super. Trzy lance, albo going first, albo na PPG decki. Trzy Evenly, no dobra karta w tym formacie. Harpies i Denkoseka, więcej side'a na PPG i trzy bariery going first na branded. I jakieś sot sole, czy co tam akurat się wylosuje w Polsce. Także taka to była lista i myślę, że można by trochę opowiedzieć o Doc Choice'a, bo w sumie sporo do pracy włożyliśmy, mimo że jest prosta, naprawdę, naprawdę prosta finalnie ta lista. To co, może Andrzeja najpierw od tego drugiego Reisharta. Zastanawialiśmy się, ile grać tych Reisharta. Bo tak naprawdę cała reszta kora jest dosyć standardowa. Możemy pogadać po prostu o tych czterech kartach, może nawet tych trzech, bo reszta to standard. Tak, no, Graliśmy. zastanawialiśmy się, jak poprawić konsystencję w rękach, gdzie nie mamy żadnego imienia, dobraliśmy za dużo berfów, albo Teozis, albo trapa jakiegoś, nie ma czym grać. I testowaliśmy to przez chwilę, ale finalnie nie pomagało to aż tak dużo. No Mimo to wszystko. ten trzeci Reisharth nie był potrzebny, szczerze mówiąc, to jest karta, której no jak się trochę po test handów porobi, trochę pogra, to nie jest karta, którą chcesz dobrać tak naprawdę. Poza jakimiś pojedynczymi dziwnymi rękami, które i tak są słabe w hand trapy, których się obrywa dużo, na przykład z Berfem albo z po prostu Fiosis, to ręce z Reisharthem są mocno średnie. To jest karta, którą raczej chcemy wyszukać. Byliśmy chyba trochę za mało pewni siebie, żeby grać tylko jedną kopię, ale na pewno będziemy to Tak, jeszcze testować. a po YCS-ie w Peru można zobaczyć, że niektórzy to ucinają nawet do jednej sztuki, więc to No, też Koton nie grał jeden jest i dwa optymalne. Desires, więc na pewno bez problemu się da. I myślę, że można o ogrze coś powiedzieć o tyle, że chcieliśmy mieć opcję, żeby pójść w lock 5. Bez ogra to jest bardzo trudne, więc jak dobierzemy dużo engine'u, to generalnie chcieliśmy mieć opcję, żeby zlokować 5 spell trapów. No a głupio grać ogra tylko z targetem pod Big Bang, więc graliśmy też Preparations. Bardzo dobra karta w bardziej grindowych matchupach, ale no nie wiem, ja dosyć często ją going second wysajdowywałem, nie wiem, Andrzeju, czy ty też. Ja też generalnie
przydawała się Going First jako, szczególnie jako follow-up po Sperfa i Sperfa, potem te kolejne tury są dużo To, prostsze, tak, to plus to jest mega ale follow-up. osobiście nie zdarzyło mi się w ogóle praktycznie nie lokowałem przez cały turniej No zone, ja też więc ani razu na WCQ nie zrobiłem playa po lock jakiegokolwiek zona turn 1, nie? W trzeciej turze dopiero coś lokowałem, albo jak tam Shangri-La akurat się striggerowała. No i nie graliśmy board breaków żadnych, nie mainowaliśmy lands, graliśmy po prostu 15 hand trapów, bo no jest cały czas ten taki problem, że niektóre karty są mocne tylko jak przeciwnik idzie w lock playa, a niektóre karty są tylko mocne jak przeciwnik robi Arise Heart. No hand trapy są mocne w mirrorze w obu tych przypadkach, bo po prostu deck jest mega fragile i czasami rzucisz Ashkę Field Spella i kończy to turę. A z drugiej strony też jest problem z gimmick Puppet Lockiem, więc tu ponownie board breaki są ryzykowne, no bo co z tego, że dobierzesz Evenly, jak będziesz miał w polu Puppeta. Graliśmy po prostu hand trapy, licząc na to, że dobierzemy z tych 15 na przykład dwa i rzucimy je w jakiś taki na tyle sensowny sposób, żeby zakończyć turę Brandeda. Nibiru w no mirrorze jest takie sobie. Sorry. jeszcze a propos hand trapów, chyba oboje możemy się zgodzić, że Mourner chyba tutaj przynajmniej mi najbardziej się spisywał. Praktycznie prawie, że w każdej grze rzucałem, więc. No, Mourner jest o tyle silny, że działa pod Arise Heartem w przeciwieństwie do Wailera i też robi baronkę, bo jak widzieliście, gramy baronkę, więc mamy 6 hand trapów, bo 3 Asze i 3 Mournery, z którymi można tą baronkę złożyć. Więc ona wchodzi, nie wiem, pewnie tak średnio raz na 3 mecze u mnie, może tak patrząc na WCQ, Szczególnie wcześniej, jak testowaliśmy to na lokalu, to jakoś zaskakująco często nam to wychodziło, więc stwierdziliśmy, No, że warto to zostawić. natomiast nigdy w pierwszej turze, nie? Bo tego nie robimy, żeby zrobić baronka, a potem próbować robić combo, tylko to jest na uproszczony game state, jak już mamy, nie wiem, z Berfa, Reborn, jakieś siódemki, normal summon hand trapa i wygrywasz grę baronką, Tak, nie? po zużyciu negacji można sobie wtedy standby'u przywrócić jakoś Fenrira czy cokolwiek innego i sobie grać dalej. Wailery graliśmy jako piąty najlepszy hand trap. Nie znaleźliśmy niczego lepszego, co by miało zastosowania na Branded i na Mirror, więc po prostu graliśmy trzy Wailery. Nie działają pod Arise Heartem, ale póki masz Arise Hearta, no to chilluje, że jak go wyoutują albo simpermują, to Wailer z powrotem działa. Mi te Wailery bardzo fajnie chodziły na WCQ. Plus jakby współgrają z tym, że gramy pod out na Evely po prostu do Nery. Więc możemy zrobić normal summon hand trapa, pójść do Nera. Taki też jest pomysł na Evely w tym deku. Graliśmy w ogóle dwa do Nery, bo mainujemy Nibiru i wydawało nam się, że są scenariusze, w których jak się gra jednego i się go w mirrorze zripuje, to można nie grać w grę przez to, że się ma Nibiru z tokenem przeciwnika albo jakąś podobną No i też, sytuację. jeśli właśnie tym Iblokiem byśmy dostali, to też byłby jeden, to też byłby target pod banisz u przeciwnika, więc No, to jest też. natomiast jest to do przemyślenia, bo no, mi trochę brakowało drugiego Big Eye'a. Nie wiem jak tobie, Andrzej, ale pewnie No do tak, to przemyślenia, czy to mam powinien być. identyczne przemyślenie i po finałowej grze i ogólnie, więc. No, także to jest coś jeszcze do zastanowienia. Target graliśmy tylko jeden, bo pod Prosperity i Place Arise Heartem, nie wiem, szkoda mi miejsca na więcej, mówiąc szczerze, niż tylko Garurę. Ona chyba jest taka najbardziej uniwersalna, bo przeciwnik nie musi mieć fielda, żeby zadziałała. No, tu jest kilka opcji, ale nie poświęcałbym na to więcej niż jednego slota, bo po prostu jest tak dużo utility card, że szkoda tego miejsca. Trzy Arise Hearty, bo też nie chcieliśmy w mirrorze zrobić jednego w pierwszej turze, potem dostać jakimś unicornem albo Diablosisem drugiego i przestać grać w grę, nie? Bo to się wydawało słabą opcją. Także graliśmy trzy. Nie wiem, z tych mniej standardowych rzeczy to Dracozak jako out na Skill Drain po prostu, ale w ogóle dobre utility ma ta karta, więc ja byłem No, ja zadowolony, że ją grałem. nie trafiłem na żaden back row deck, jak grałem, więc niestety nie Mi skorzystałem, akurat ale matchupie właśnie nie trafiłem. z Despią by się przydał, jakbym nie zrobił innego misa, ale no, siada, gdzieś te efekty się przydają. Także taki był pomysł na ten deck, żeby
po prostu grać dużo hand trapów i niezależnie od tego, czy przeciwnik próbuje zrobić combo po 5, czy przeciwnik próbuje zrobić gimmick po petlocka, czy spasować na Rice Hardcie tak jak my, to mieć tę opcję, żeby rzucić hand trapa. Zastanawiam się, czy w sidzie mamy coś niestandardowego, chyba jedynie ta denko. To typowo na labirynt. Nawet na Trap Tricksy tego nie sajdowaliśmy. To były dwie karty typowo na labirynt, żeby zrobić special chłopa i znormalować denko i sobie wygrać grę, albo nawet going first zrobić normal denko i sobie zagrać w turze trzeciej. Także ja nie grałem na żaden labirynt wczoraj, więc akurat na WCQ się to nie No ja przydało. też, no, też się nie udało przetestować, rzeczywiście. Natomiast online się sprawdzało. Dzięki za oglądanie i widzimy się Dzięki. pewnie w Londynie.